Dobry wieczór, w czwartek 25 lipca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Prawie 800 osób straci pracę w województwie śląskim. W skali kraju ma to być łącznie ponad 4000 zlikwidowanych stanowisk pracy. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, kolejowa spółka PKP Cargo zajmująca się transportem towarów zdecydowała się na zwolnienia grupowe. Nie ma też porozumienia pomiędzy pracownikami a zarządem PKP Cargo. Dlatego dziś przed siedzibą PKP Cargo w Katowicach odbył się protest, na którym była Fatima Orlińska. Pracownicy PKP Cargo każdego szczebla, ale i reprezentujące ich związki zawodowe protestują, bo chcą głośno wyrazić sprzeciw wobec grupowym zwolnieniom, które zapowiedziała spółka. Jak dziś słyszymy, nie ma dialogu na linii pracownicy-zarząd, a tylko rozmowa i wspólnie wypracowany plan naprawczy mogą doprowadzić do zminimalizowania skali obecnie panującej w PKP Cargo sytuacji. To wiąże się z tym, że niektóre rodziny będą bez środków do życia, bo wiele jest rodzin takich, którzy są pracownicy nasi, są jedynymi żywicielami rodziny. I jeżeli zostaną zwolniony jedyny żywiciel, no to ci ludzie dzwonią do mnie jako do przewodniczącego, ratuj mnie, bo jeżeli mnie zwolnią, to ja sznurek wezmę i tylko powiesić się, bo ja nie utrzymam rodziny. W naszym zakładzie jest do zwolnienia 786 pracowników. Pracownicy dotychczas podejmowali próby rozmów i wypracowania kompromisów z zarządem spółki, jednak te zakończyły się fiaskiem. Ostatnia miała miejsce we wtorek. Ze strony pracowników była prośba o przedstawienie planu naprawczego dla spółki i wycofanie się z decyzji o zwolnieniach grupowych. Jak mówią pracownicy PKP Cargo, w odpowiedzi padają stwierdzenia, że zwolnienia to sposób na uzdrowienie sytuacji w spółce i zapewnienia jej stabilizacji finansowej. W całym cywilizowanym świecie najpierw doprowadza się do przedstawienia programu dywersyfikacji działań, programu naprawczego spółki. Strona społeczna to też nie idioci. Na pewno jesteśmy w stanie zacisnąć głęboko pasa, żeby tą firmę uratować. Natomiast po prostu takiego światełka w tunelu, że PKP Cargo rzeczywiście stanie mocno na nogi, po prostu nie ma. Problematyczna sytuacja w spółce zaczęła się, jak relacjonują dziś pracownicy, jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Miał on podczas pandemii COVID-19 zmusić zarząd PKP Cargo do tego, by zerwać umowy z ówczesnymi kontrahentami i przewozić węgiel, który przypływał na statkach. Zwolnienia dotyczą zarówno maszynistów, rewidentów taboru, jak i pracowników administracyjnych. Kilkudziesięciu z tych pierwszych już wkrótce przejdzie do kolei śląskich. Zarówno PKP Cargo, jak i nam zależy na tym, aby jak najwięcej pracowników, którzy są znakomitymi fachowcami, znalazło zatrudnienie. Także już dzisiaj mogę powiedzieć, że pierwsi maszyniści z PKP Cargo rozpoczną pracę w kolejach śląskich 1 sierpnia tego roku. Na pewno ta perspektywa 2026 roku, kiedy w kolejach śląskich pojawią się pierwsze z zamówionych nowych pociągów, jest też perspektywą, która będzie wymagała rozszerzenia tego zatrudnienia w spółce. Kontaktowaliśmy się dziś z biurem prasowym PKP Cargo, jednak do rozmowy z prezesem w żadnej formie mimo próśby nie doszło. Czytamy natomiast na stronie. Zadłużenie dynamicznie rosło, szczególnie po 2021 roku, do 5 miliardów 200 milionów złotych obecnie. Sanacja jest dziś jedyną szansą na uratowanie spółki. Pozytywna decyzja sądu i rozpoczęcie postępowania sanacyjnego daje nam szansę na uratowanie spółki PKP Cargo S.A. Pracownicy ze związkowcami na czele zapowiadają, że to dopiero początek protestów i niewykluczone, że ich rozmiar może eskalować. Nie będzie zmiany wymiaru kary dla zabójcy policjanta z Raciborza. Dziś Radosław Eś usłyszał prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podczas odczytywania wyroku sąd nie miał żadnych wątpliwości co do swojej decyzji. Szczegóły zna Paweł Jędrusik. Tą sprawą żyła w 2021 roku cała Polska. Radosław Eś w biały dzień strzelał do policjantów. Jednego z nich, młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego, śmiertelnie ranił. Sąd pierwszej instancji skazał Radosława Eś na dożywocie. Dziś sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Nie ma co kontynuować wszystkiego tego cyrku, bo zmierza to tylko do jednego. Także lepiej przyporządzić go własny szereg. Oskarżony na sali sądowej wiele dziś nie mówił. Jego obrona domagała się jeszcze przeprowadzenia eksperymentu procesowego, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. Kara o charakterze eliminacyjnym pana oskarżonego ze społeczeństwa jest karą, ocenie oskarżonego, rażąco, surową i nieadekwatną do tego, co się stało.
Oskarżony Radosław Eś o wcześniejsze zwolnienie z więzienia będzie mógł ubiegać się po 25 latach. Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku sąd apelacyjny nie miał żadnych wątpliwości, że sąd pierwszej instancji podjął słuszną decyzję. Stwierdził, że wyrok wydany w tej sprawie przez sąd pierwszej instancji, sąd okręgowy w Rybniku, jest w pełni prawidłowy, że apelacja i podniesione w niej zarzuty nie nadają się do uwzględnienia, a rozstrzygnięcie w sprawie takiej jak ta po prostu nie mogło być inne. Z wyrokiem sądu zgadza się też prokuratura. To jest niezwykle satysfakcjonujące. Bardzo się cieszę, że sąd podzielił stanowisko prokuratury i sądu pierwszej instancji w zakresie kary łącznej, czyli dożywotniego pozbawienia wolności. Słusznie sąd zauważył, że sprawa była niezwykle bulwersująca, a sposób działania w tej chwili już skazanego no nie zasługiwał na żadną inną możliwą karę, jak najsurowsza kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przypomnijmy, do dramatu doszło w maju 2021 roku, kiedy pijany Radosław Eś w stroju policjanta próbował kontrolować przejeżdżające samochody. Podczas interwencji policjantów otworzył do nich ogień. Nie ma wątpliwości, zwłoki znalezione w Dąbrowie Zielonej należą do poszukiwanego Jacka Jaworka. W czwartkowe południe wyniki badań DNA zostały przekazane prokuraturze okręgowej w Częstochowie. Tym samym kończą się trzyletnie poszukiwania sprawcy potrójnego zabójstwa w Borowcach koło Częstochowy. Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że bezpośrednią przyczyną zgonu tego mężczyzny są obrażenia głowy, powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Ponadto w toku sekcji nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza mogących skutkować zgonem tego mężczyzny lub wskazywać na jakieś ślady walki. Wspólnie z policją podjęliśmy szereg czynności zmierzających do ustalenia okoliczności tego zdarzenia, a w szczególności ewentualnego udziału w nim osób trzecich. Wśród tych czynności przesłuchano szereg osób, zabezpieczono zapisy miejskich monitoringów i przeszukano pojazdy i pomieszczenia należące do jego rodziny i znajomych. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie w dalszym ciągu będzie prowadzić odrębne postępowanie, aby dowiedzieć się, gdzie przez ostatnie 3 lata przebywał poszukiwany mężczyzna. Dziś, w Dniu Bezpiecznego Kierowcy, zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas letnich podróży. Brak skupienia, zmęczenie i lekceważenie przepisów to przyczyny wielu wypadków. Na półmetku wakacji na drogach województwa śląskiego doszło już do 177 wypadków, w których zginęło 13 osób. Karolina Komada. Te liczby z dnia na dzień rosną. W czwartkowe popołudnie 57-letni kierowca jednośladu zmarł w szpitalu po tym, jak pijany kierowca Iveco zjechał na przeciwległy pas. Na taśmach policyjnej grupy Speed zapisał się ostatnio kierowca pędzący Bentleyem o 74 km za szybko. Choć w tym przypadku nikomu nic się nie stało, to pijani kierowcy lub ci podróżujący z nadmierną prędkością często powodują wypadki. Nieustąpienie pierwszeństwa, pierwszeństwa na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa osobie, która jest na przejściu dla pieszych, niezachowanie odległości od poprzedzającego pojazdu, ale to wszystko gdzieś tam znajduje również taki wspólny wątek jak prędkość. Prędkość później po prostu mniej wybacza i zdecydowanie są gorsze efekty w przypadku kolizji, wypadku, uderzenia w pieszego. Od początku wakacji policjanci patrolują śląskie ulice ze wzmożoną siłą. Nasilenie ruchu drogowego też jest większe, a także liczba wypadków. Tylko od początku przerwy wakacyjnej na śląskich drogach zginęło 13 osób, w tym kierowcy samochodów osobowych, motocykliści czy pasażerowie tych jednośladów. Rannych w wypadkach było 198 osób. Pomocy udzielają im ratownicy medyczni, którzy poruszając się motoambulansami mogą znacznie szybciej dostać się na miejsce zdarzenia. W aglomeracji są 2 takie motoambulanse. Wyposażeniem nie różnią się niczym od zwykłej karetki. Także mamy dostępne wszystkie leki, mamy respirator, mamy defibrylator z możliwością stymulacji kardiowersji, tak więc naprawdę możemy podejmować medyczne czynności ratunkowe, nie tylko pierwszą pomoc. Jeżeli dojedziemy pierwsi na miejsce, to przede wszystkim trzeba zabezpieczyć to miejsce, żeby nie zwiększyć ilości osób poszkodowanych. To jest zawsze istotne. Jeżeli na przykład nie ma jeszcze na miejscu Państwowej Straży Pożarnej, no to trzeba to zrobić własną maszyną. Własnego sprzętu używa też Inspekcja Transportu Drogowego. W te wakacje sprawdzono już ponad 20 tysięcy autokarów. Z roku na rok jest coraz mniej nieprawidłowości. To jest zauważalne zmniejszenie, po pierwsze, ilości usterek stanu technicznego. Dużo mniej dowodów rejestracyjnych jest zatrzymywanych w stosunku procentowym
porównując do tego, jak było w latach ubiegłych, ale też nawet ta liczba nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowcy jest kilkukrotnie niższa w ramach tych kontroli bezpiecznego autokaru niż było to w roku ubiegłym. Przypominamy, kilkukrotnie niższa będzie też prędkość na drogowej trasie średnicowej na odcinku Chorzów-Katowice. W południe 24 lipca został uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. Ma 1300 metrów, a dozwolona prędkość to 80 km na godzinę. Winda paciorkowa, znana również jako Paternoster ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, to jedno z nielicznych urządzeń tego typu, które jeszcze działa i jest ogólnodostępne. Z tą dostępnością będzie teraz gorzej, bo winda składająca się z szeregu otwartych kabin poruszających się w sposób ciągły przejść ma renowację. Szkopuł w tym, że potrzebne są m.in. zdjęcia, które pomogą stwierdzić, jak winda wyglądała przed rokiem 1980. Paweł Jędrusik. Winda paciorkowa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim została już wyłączona z użytku i wkrótce ma przejść renowację. W zbiorach archiwalnych urzędu nie zachowała się niestety żadna fotografia, która przedstawia dźwig Paternoster w stanie sprzed 1980 roku, czyli sprzed poprzedniego remontu. W tym czasie zadbamy o to, by przywrócić tej windzie dawny blask oraz poprawić warunki bezpieczeństwa i dostosować te warunki bezpieczeństwa do współczesnych wymogów. Dlatego urzędnicy apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek materiały, zdjęcia, grafiki, plany czy obrazy, o pomoc. Wszelkie materiały, które uda się zgromadzić, posłużą do próby odtworzenia tego, jak winda wyglądała w momencie oddania do użytku. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne jutro w imieniu Anny Tabaki. Spokojnej nocy, dobranoc.